Adrian Zieliński po morderczym boju na gali FEM 40 w Ostródzie, no widać, że jesteś naprawdę bardzo zmęczony. No, szczerze powiedziawszy, dawno się tak nie zmęczyłem. Nie wiem, co się stało, też tak wszystkiego nie pamiętam, ale wdałem się w kocioł zapaśniczy, w ogóle nie tak to miało wyglądać, nie tak się przygotowałem, ale płynąłem z prądem i tak też walczyłem, jak przeciwnik mi pozwalał, też on mnie zaskoczył, że on szukał tego klinczu. No tak jak mówię, wdałem się w kocioł i już potem nie umiałem się z tego kotła wyplątać. Ale przyznam szczerze, że twój przeciwnik też bardzo mocny. W drugiej rundzie był tyle razy w tarapatach, że wydostał się z tego i była kolejna runda, aż nie dowierzałam. Niepotrzebnie na początku się wziąłem na to duszenie. Czułem, że to nie jest zapięte, też się tym zmęczyłem, a potem w drugiej rundzie, jak ten dosiadł, to no, też byłem zmęczony, nie chciałem ryzykować na końcu, jak ta minuta została, jak mówię, dobra, została minuta i spróbowałem więcej tam aktywności, coś pobić z tego dosiadu, to straciłem ten dosiad, no ale już wiedziałem, że tam było 30 sekund do końca, to no tak wyszło. Jak na razie chyba można powiedzieć, że to była walka tej gali, nie wiemy, jak potoczy się kolejne, ale na razie daliście no naprawdę świetne widowisko. No fajnie, cieszy mnie taka opinia i naprawdę dużo mnie kosztowała ta walka taka. W ogóle nie na to się nastawiałem, ale no tak tym bardziej cieszy mnie to, że się podobało, bo takie chciałbym dawać walki najbardziej, żeby podobały się ludziom i no właśnie, o to chodzi. Mówisz, że nie na to się nastawiałeś, to jaki miałeś plan na tą walkę? Jak chciałeś swojego przeciwnika zakończyć? No chciałem walczyć w stójce, miałem plan przygotowany, samo od razu zaskoczył mnie w tą pozycją Mańkuta i tak wyszło. Rzadko jest tak, że to wychodzi walka tak, jak ja sobie to planowałem i jak układałem. No po prostu pynąłem z prądem i robiłem to co umiem, bo po połowie walki to naprawdę nie pamiętam. Czy na swoim radarze teraz masz jakiegoś potencjalnego przeciwnika, czy czekasz na to, na ruch włodarzy? Czekam na włodarzy. Też muszę odpocząć, bo długo się mocno przygotowałem, też na początku myślałem, że zawalczę też w marcu, także to były długie i męczące przygody, też tam trochę perypetii było po drodze, ale no takie tam wewnętrzne nasze sprawy klubowe, także nie chcę nawet o tym opowiadać. Jeżeli dzisiaj Cezary Oleksiejczuk obroniłby swój pas mistrzowski, czy interesowałoby Cię starcie z nim na przykład w Twoim kolejnym wyjściu do klatki na Fenie? Nie wiem, teraz się nie zastanawiam na tym, ale jeszcze pomyślę, że to miałoby 5 rund, to na pewno bym musiał dostać 2 razy większe pieniądze niż zaraz dostałem. Dobrze, chyba nie będziemy Cię już dalej męczyć, bo widzę, że jesteś naprawdę wyczerpany, no także nie będziemy Cię męczyć, idź regeneruj się, no i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnej gali FEM. Dzięki, fajnie, że walka się podobała, dziękuję wszystkim sponsorom. Nie będę ich wszystkich tu wymieniał, bo trochę ich było. Dla klubu, dla Szymona Urbanowskiego, który też dużą tu cegiełkę wniósł do moich przygotowań. Nie tylko pod kątem motorycznym i siłowym, ale też pomógł mi się przygotowywać do tej walki. Dlatego też szczególne, jeszcze duże podziękowania dla Szymona Urbanowskiego. Dziękuję.